Z racji na coraz większą popularność rallycrossu zarówno w Europie, jak i na świecie, chętnie przybliżymy Wam parę niuansów z naszego świata, z świata mistrzostw Europy rallycross. Parę takich szczegółów, które znacznie wpływają na naszą prędkość na torze, na naszą jazdę, jak i przybliżymy trochę specyfikacji naszego auta i to, na czym jeździmy. Więc zaczniemy właśnie od tego, czyli od czarnego złota motorsportu, czyli od opon. My jeździmy w rallycrossie praktycznie wszyscy, głównie na oponach typu slick, jeśli jest sucho, są to opony Avon. Raczej oczywiście można stosować też inne opony. Jest tu sporo ograniczenia, jeśli chodzi o regulamin. Te opony, na których jeździmy, są to opony typu medium, czyli średnie, i typu soft, czyli miękkie, podobnie jak Formula 1. Są też twardsze mieszanki, ale raczej nikt nie stosuje tych twardszych mieszanek. Tutaj właśnie widać, to jest opona typu soft. Jest to opona wielkości 17 cal, 205x620. Mamy też regulamin, w którym każdy zawodnik może użyć 4 opon na jedną rundę. Tak więc są opony znaczone, każdy numer z opony jest spisywany i w każdym momencie zawodów można sprawdzić, jaki to jest numer tej opony. W naszym aucie są właśnie założone opony typu slick, są to opony soft, na których na tym torze, akurat na torze Norwegii, najlepiej się nam jeździ. Oczywiście oprócz opon na suchą nawierzchnię stosujemy także opony deszczowe. Są to opony marki Goodrich, które właśnie zamierzam Wam pokazać. To właśnie te opony, które Wam chciałem pokazać. Są to akurat w tym wypadku Michelin. Jak powiedziałem, oczywiście jeździmy na Goodrichach. Michelin to jest ta sama marka praktycznie. Jak widać, bieżnik na tej oponie jest już dużo bardziej rozbudowany. Oczywiście z racji na to, że ta opona musi odprowadzać wodę. Stosujemy takie dwa rodzaje opon. Te opony stosujemy na dużo większe ulewy, te na taką mrzawkę, kiedy są warunki przejściowe. Są to właśnie najtrudniejsze warunki na torze rallycrossowym, gdyż nie wiadomo jeszcze, czy już można stosować slick, czy jeszcze na takiej oponie, wtedy jeździmy właśnie na tym bieżniku. Te opony również warto zauważyć, że to już nie są 17, jeździmy na felgach 18-calowych. Tak jak tu widać, to są felgi Speedline, jeździmy także na felgach typu EvoCords. Myślę, że to będzie dobry początek na wprowadzenie Was w nasz świat mistrzostw Europy rallycross.